Hej, mam taczkę z jedzeniem dla bocianów i pokażę wam dzisiaj, jak się je fajnie karmi. A bocianów mamy tyle. Mini wioska bocianowa. Dwa białe, które są już trochę starsze, a które po wrzuceniu jedzenia dostaną małego świrka. O, właśnie takiego. Co najważniejsze, wbrew mitom, bociany nie jedzą głównie żab, tylko wszystko, co się rusza na łące i co da się rozłapać. Żaby też, ale nie są ich jakby podstawowym elementem jadłospisu. Proszę bardzo. Ostatni, dobra. Tutaj mamy dwa troszkę mniejsze, do których będę się musiał spiąć. A tam mamy karabin maszynowy, do którego musimy wejść. Dzień dobry. Proszę bardzo. Ja bym się nie wiem. Tego pewnie nie zobaczycie, bo jest jeszcze młodszy od tamtych i troszeczkę jakby niepewnie się czuje. Więc jakby mechanizmem obronnym bociana jest to, że on przybiera gnieździe do ziemi i kompletnie go nie widać z góry na przykład. Znaczy z dołu. Jeszcze troszkę na zaś. Niech chłopaki jedzą. A tu mamy coś ciekawego, bo to jest bocian czarny. Wyglądający troszkę jak negatyw białego. Generalnie dość rzadki gatunek w Polsce, kryjący się po lasach, suwarach i innych, który stroni od ludzi. No i jak widać, ten też troszkę stroni, czyli wydaje dźwięki po treści sio, pokazując ten skrzydło. Tego zaraz pokażę w pewnej klasie, bo trzeba go stąd przenieść do innego miejsca. Niestety ma mały problem ze skrzydłem i z tego gniazda non stop spada, nie umiejąc wyjść z powrotem, dlatego na czas leczenia przeniesiemy go do miejsca troszeczkę o mniejszej wysokości. Najpierw niech poje, będzie trochę spokojniejszy. Proszę bardzo. Ale dobra rybka. Bociany czarne żywią się głównie już rybami. Proszę bardzo. I proszę bardzo. No, złapać już leży się. Dobra, to jeszcze mu troszeczkę damy. Trzymaj. Jedzenie odstawiam. I teraz mała pogadanka. Ten dziób nie jest tylko dla ozdoby. I wszystkie ptaki z długim dziobem i długimi nóżkami, za to niezbyt silnymi skrzydłami i jakby mechanizmem obronnym jest uderzanie tym dziobem, zwłaszcza lubią celować w oczy. Tylko choć ten zwierzak wygląda miło, to mogłoby się to skończyć dla mnie wybitym okiem. Co się wtedy stosuje, to tak zwany kaganiec na bociana. Jest to dosłownie kawałek uciętego węża ogrodowego. Jeśli kiedykolwiek będziecie mieli do czynienia z bocianem, czaplą, żurawiem, czymkolwiek, co ma taki dziób, a co musicie wziąć w ręce i przetransportować, to coś takiego musicie mieć i nałożyć mu na dzioba. Ten jest młody i nie wątpię, żeby jeszcze próbował, ale nie będę ryzykował. Chodźmy, idziemy do innego miejsca. Teraz troszeczkę pomerdasz nogami. I to jest bocian czarny, który sobie idzie do miejsca innego w kagańcu, żeby mi nie wykoił oczka, bo jakby w tym momencie mógłby się błyskawicznie odwrócić i to zrobić. Choć to jest młody osobnik i jeszcze niezbyt zadziorny, to oczy mam dwa i nie będę ryzykował utraty choćby jednego. Palce mam 10, mógłbym, ale jeśli chodzi o oczy, to nie bardzo. Dobra, i tak wygląda wioska bociana. Żeby kolegi nie stresować, uciekam go zanieść. Do następnego. No i już.